W dzisiejszej covidowej rzeczywistości przed medycyną stoi wiele wyzwań. Przede wszystkim szpitale i przychodnie są przepełnione, a pacjenci boją się przychodzić do lekarza i diagnozować się. Rozwiązanie tutaj na ten problem ma spółka, której prezesem jest mój dzisiejszy gość. Spółka nazywa się Healthnomic, a moim gościem jest prezes Dariusz Głogowski. Panie prezesie, proszę powiedzieć najpierw, czym zajmuje się spółka, a przede wszystkim jaki zespół stoi za nią, no bo w medycynie myślę, że przede wszystkim ważni są ludzie i ich wiedza. Dzień dobry Państwu bardzo. Ja się nazywam Dariusz Głogowski. Tak jak powiedział redaktor Marcin Wenus, jestem prezesem spółki Healthnomic. Chciałem nawiązać do wstępu pana redaktora. Wyzwania stojące przed współczesną medycyną to nie tylko COVID. Generalnie jako społeczeństwo starzejemy się. Coraz większe znaczenie mają choroby cywilizacyjne, cukrzyca, choroba wieńcowa, choroby nowotworowe, również bezdech senny czy depresja. A środki ludzkie zwłaszcza, czyli lekarze, pielęgniarki, personel średni, ciągle jest niedostateczna ilość. Także wszelkie rozwiązania, które odciążają lekarzy, techników, są konieczne. I w tą stronę zmierza medycyna, w stronę automatyzacji procesów, wykorzystywania technologii nowoczesnych IT. Właśnie tym zajmuje się spółka Healthnomic, zdalną diagnostyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych. Mamy platformę telemedyczną OmniHealth, którą rozwijamy i stosujemy w różnych modelach diagnostycznych. Również chcemy ją wykorzystywać w leczeniu. Dlaczego tym się zajęliśmy? W tą stronę zmierza medycyna. To jest odpowiedź na wyzwania stojące przed medycyną i mamy odpowiednie do tego zasoby, przede wszystkim zasoby ludzkie. W firmie Healthnomic pracuje jako szef działu medycznego doktor nauk medycznych Aleksandra Jarecka-Dobroń, specjalista, pulmonolog, lekarz, który obronił pracę doktorską z diagnozowania bezdechu i zaburzeń rytmu serca. Odpowiada za doradztwo medyczne w zakresie telemedycyny i diagnostyki w różnych chorobach, którymi będzie zajmowała się spółka Healthnomic. Mamy również na pokładzie szefa działu rozwoju oprogramowania Aleksandra Cudnego, absolwenta inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanotroniki Politechniki Warszawskiej, odpowiadający za algorytmy Artificial Learning, Deep Learning, Machine Learning, które napędzają naszą platformę OmniHealth. Od 5 lat Alek zajmuje się rozwojem oprogramowania. Przed rozpoczęciem pracy dla Healthnomic pracował m.in. w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie. Na pokładzie mamy również Ewę Puchalską, szefa działu wsparcia klientów, również absolwenta mechanotroniki Politechniki Warszawskiej, a nawet dokładnie inżynieria biomedyczna. Zajmuje się za kontakty, odpowiada za kontakty z klientami. Na pokładzie jest również Piotr Różalski, szef działu serwisu i rozwoju urządzeń, absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku elektronika i informatyka w medycynie. No i ja jestem z wykształcenia lekarzem, po drodze zrobiłem studia MBA. 25 lat spędziłem w branży medycznej, głównie farmaceutycznej. Przeszedłem całą ścieżkę od reprezentanta medycznego przez pracę w marketingu, bycie business unit managerem. W końcu zarządzałem 3 firmami farmaceutycznymi. 2 z nich to były startupy w Polsce. Jedna to PharmaSwiss Polska, druga Alvogen Polska. Nawet się zajmowałem Alvogen, zarządzałem na terenie całego klastra Unii Europejskiej. I 3 firma Pharma Projekt. Także mamy wszystkie konieczne doświadczenia i co chciałem podkreślić, te doświadczenia w obszarze medycyny, informatyki łączymy z moim bardzo dużym doświadczeniem komercyjnym. I myślę, że to nas wyróżnia w porównaniu do innych startupów, które proponują rozwiązania, ale skupiam się na samych rozwiązaniach, nie zastanawiam się nad aspektem komercyjnym, jak zaproponować te rozwiązania środowisku medycznemu czy pacjentom. My od początku, projektując nasze rozwiązania, bierzemy to pod uwagę, jak komercjalizować nasze
rozwiązania. Nasz zespół to nie tylko pracownicy Health Nomic, to również opinion liderzy, tak zwani, czyli autorytety medyczne, których udało nam się zaprosić do współpracy. W tym momencie w Radzie Naukowej mamy pana profesora Krzysztofa Filipiaka, lekarza, nauczyciela akademickiego z Warszawy, specjalistę kardiologii interny, leczenia naciśnienia tętniczego i farmakologii klinicznej, byłego prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Naciśnienia Tętniczego. Mamy również w Radzie Naukowej panią profesor Agnieszkę Mastalę-Szmigas, lekarza, specjalistę medycyny rodzinnej, kierownika katedry Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Trzecim członkiem Rady Naukowej jest profesor Robert Pływaczewski, specjalista pulmonolog, pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, przewodniczący sekcji zaburzeń oddychania w czasie snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Myślę, że w trakcie rozwoju Health Nomic będziemy zapraszać większą ilość specjalistów, autorytetów w różnych dziedzinach medycznych, którymi będziemy się zajmować. Ja chciałbym właśnie zacząć może od tego bezdechu, bo to jest problem, który dotyka bezpośrednio bądź też pośrednio, czyli chrapiący współmałżonek, czy też inne osoby, które są domownikami. Proszę powiedzieć tak naprawdę, na czym polega diagnostyka, bo troszkę ta telemedycyna na tą chwilę kojarzy nam się tak naprawdę z jakimś telefonem, tak? Czyli dzwonimy do lekarza, mówimy, jaki mamy problem, a tak naprawdę to jest zupełnie nie to. To jest bardzo dokładne badanie, które można przeprowadzić w domu za pomocą odpowiednich urządzeń i przy użyciu tak naprawdę najnowszych zdobyczy techniki, takich jak sztuczna inteligencja czy deep learning. Trafi pan absolutnie w sedno. Telemedycyna to nie jest rozmowa przez telefon z lekarzem, jak zwłaszcza teraz w czasach COVID-a przyzwyczailiśmy się myśleć. To jest zdalna diagnostyka i okazuje się, że w sposób zdalny można diagnozować bardzo wiele chorób. Ma to sens. Wracając do bezdechu sennego. Bezdech senny to jest nie tylko chrapanie. To tak w praktyce oznacza, że człowiek w trakcie snu przestaje oddychać. Dzieje się to kilka, kilkanaście, a nawet w ciężkich wypadkach kilkaset razy w ciągu snu. Więc można sobie wyobrazić, w trakcie każdego takiego bezdechu rośnie nam ciśnienie, przyspiesza akcja serca. No to wiąże się z olbrzymim ryzykiem właśnie rozwoju chorób typu naciśnienie, udar mózgu, nagły zgon sercowy, ale również cukrzyca, depresja. No można wyobrazić sobie, jak się czuje człowiek, który no jest niewyspany, bo się kilka razy dusił, czy kilkanaście razy dusi w ciągu nocy. Okazuje się, że bezdech jest jakby docenianą czy rozpoznawaną szeroko jednostką chorobową w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w krajach arabskich. W Polsce wiedza wśród lekarzy i w społeczeństwie na temat bezdechu, jego konsekwencji jest no, stosunkowo niewielka, dlatego postanowiliśmy się zająć bezdechem. A pacjentów jest wielu. Jest to choroba, która dotyka no, zdecydowanie częściej mężczyzn, chociaż po okresie menopauzy również kobiety. Wiąże się z wiekiem, czyli im człowiek starszy, tym częściej ryzyko bezdechu rośnie. I również nadwaga czy otyłość sprzyja rozwojowi bezdechu. O konsekwencjach medycznych już mówiłem, do tego dochodzą konsekwencje społeczne. Niewyspany człowiek, drażliwy, konsekwencje na przykład dla ruchu lądowego, no, niewyspany kierowca, zwłaszcza zawodowy, można sobie wyobrazić. Bezdech można diagnozować za pomocą polisomnografii szpitalnej, czyli pacjent kładzie się do szpitala, jest podłączany do urządzeń, między innymi do elektro, EKG. Takich ośrodków w Polsce jest kilkanaście i mają niewielką, że tak powiem, przepustowość. W ten sposób można zdiagnozować 20-30 tysięcy pacjentów rocznie. Ustawiają się kolejki do tych ośrodków. A pacjentów, potencjalnych pacjentów niezdiagnozowanych w większości, ocenia się, że jest 2 600 000 w Polsce. I towarzystwa naukowe, wytyczne wskazują, że równie dobrą metodą diagnostyki jak
polisomnografia szpitalna, wymagająca położenia się do szpitala, wszystkiego, co się z tym wiąże, łącznie z ryzykiem zakażenia. Równie dobrą metodą jest poligrafia ambulatoryjna, wykonywana w domu. Pacjent w warunkach domowych kładzie się spać, podłącza się do urządzenia. Urządzenie monitoruje sygnały, wysyła je, tak jak w naszym wypadku, do chmury, gdzie nasz system je analizuje w chmurze i gotową diagnostykę wypuszcza, która jest potwierdzana jeszcze przez lekarza, przez technika i przez lekarza wyspecjalizowanego w diagnozowaniu zaburzeń snu. To jest właśnie nasze rozwiązanie, które proponujemy. Ambulatoryjna diagnostyka bezdechu sennego. Pacjent może zamówić sobie dostarczenie przez kuriera naszego urządzenia, tak jak mówię, położyć się w domu, przespać, oddać rano urządzenie kurierowi i uzyskać diagnozę. Oczywiście na to badanie kieruje lekarz pacjenta. Czyli jest to bardzo proste i możemy w warunkach domowych dokładnie się przebadać. A jak później jest z leczeniem? Mamy diagnozę i no niestety wykryto u nas bezdech senny. Co dalej możemy z tym robić? Czy macie Państwo takie kompleksowe rozwiązania, kierujecie do specjalisty, czy też macie jakieś inne rozwiązania, którymi można leczyć bezdech? W około 2-3, może do 5% przypadków przyczyną bezdechu są powody laryngologiczne. Przerost migdałka, jakieś zaburzenia budowy podniebienia, które można interwencją laryngologiczną jakby usunąć. Natomiast wszystkie pozostałe 95% wymaga kompleksowego podejścia. Trzeba zająć się na przykład schudnięciem pacjenta. Trzeba zająć się leczeniem chorób towarzyszących, nadciśnienia, choroby wieńcowej cukrzycy, depresji, impotencji. Jest też leczenie przyczynowe, tak zwany CPAP. To jest leczenie, które powoduje podniesienie ciśnienia w drogach oddechowych za pomocą urządzenia silnikiem, które wytwarza to ciśnienie i podaje przewodami na maskę, w której trzeba spać przez całą noc. Jest to leczenie skuteczne, natomiast jak można się domyślić z opisu, spanie w masce podłączonej przewodami do silniczka no nie jest wygodne. I to jest główna wada tego rozwiązania, bardzo zła tolerancja przez pacjentów. Nawet w badaniach klinicznych nie więcej niż 30% pacjentów spało w tym urządzeniu przez 4 godziny. Natomiast my chcemy zaproponować rozwiązanie, które jest równie skuteczne u większości pacjentów z lekkim i średnim przebiegiem bezdechu. Urządzenie proste, zakładane do nosa na noc, które za pomocą specjalnego systemu zastawek wytwarza również dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, osiągając ten sam efekt co CPAP, ale jest o wiele lepiej tolerowane. Proste, niepołączone przewodami itd. To rozwiązanie do tej pory jest bardzo ciężko dostępne w Polsce. I rozumiem, że Państwo będą to rozwiązanie oferować pacjentom. Tak. Nasza oferta. W tej chwili oferujemy diagnostykę bezdechu sennego w modelu skierowanym do pojedynczych lekarzy. Lekarz zamawia dla swojego pacjenta diagnostykę ambulatoryjną, o której mówimy. Mamy również ofertę skierowaną do placówek, czyli oferujemy im zakup czy dzierżawę naszego urządzenia i diagnostykę. Zamierzamy wprowadzić w niedługim czasie to właśnie leczenie, o którym mówiłem, EPAP. Przygotujemy również rozwiązania i będziemy je wprowadzać stopniowo w roku 2021 dotyczące innych dziedzin poza bezdechem sennym. Zamierzamy się zająć monitorowaniem pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Ci pacjenci, jest choroba będąca następstwem palenia tytoniu najczęściej, mają zmniejszoną pojemność płuc, w związku z tym obniżoną saturację, bardzo niską tolerancję wysiłku. Jest to bardzo poważna choroba. Śmiertelność pięcioletnia jest porównywalna z chorobami nowotworowymi. Bardzo ważne jest monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów i wyłapywanie zaostrzeń. I my chcemy właśnie zaoferować taką usługę, monitorowanie przewlekłe stanu zdrowia pacjentów z POHP, wyłapywanie tych zaostrzeń, informowanie pacjenta, rodziny czy lekarza prowadzącego, że pacjenta coś się dzieje. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo
Taki monitoring można zastosować również u pacjentów przechodzących chorobę COVID lekko. Nie tych leżących w szpitalu z cięższym przebiegiem, ale tych przechodzących lekko, u których też spadki saturacji mogą wskazywać, że to jednak już przestaje być lekka forma COVID-a, tylko trzeba skontaktować się z lekarzem, być może pomyśleć o skierowaniu się do szpitala. Takie rozwiązanie można również oferować pacjentom, którzy przeszli COVID. I no, większość przechodzi i skutki jakby znikają, ale są tacy pacjenci, u których mówi się o włóknieniu w płucach i związane z tym no, niekorzystnych skutkach. A kiedy to rozwiązanie będziecie Państwo mieć gotowe? Czy może ono już jest gotowe i czeka na wdrożenie? Jesteśmy w trakcie przygotowywania, to jest kwestia myślę 3-6 miesięcy. Okay. A oprócz tego, co Pan powiedział, czyli mamy bezdech senny, mamy tutaj badanie jakby mamy saturacji. Diagnostykę bezdechu, tak. Mamy leczenie, przygotowujemy po OHP. I co jeszcze możemy diagnozować zdalnie, że tak powiem? Czy, bo mieli Państwo również badać choroby układu krążenia? Tak, mamy Mamy naszą platformę OmniHealth, która jest platformą telemedyczną, wykorzystującą w swoim działaniu algorytmy. Algorytmy korzystające ze sztucznej inteligencji i z uczenia maszynowego czy uczenia głębokiego. Czyli to są algorytmy, jeśli im więcej danych się dostarczy do tego systemu, system się uczy i coraz sprawniej i efektywniej diagnozuje, rozpoznaje różne problemy, w tym wypadku diagnozuje choroby. Naszą platformę możemy użyć właściwie w każdej dziedzinie medycyny, w której istnieje potrzeba diagnozowania zdalnego. Mamy przygotowaną ofertę w bezdechu, przygotowujemy ofertę w POHP, w COVID-zie. Jesteśmy bardzo blisko do zaoferowania holtera EKG, czyli czegoś, co służy do rozpoznawania zaburzeń rytmu serca. Holter EKG jest dostępny, ale no, trzeba czekać wiele razy w kolejce długiej, żeby się na niego zapisać. My chcemy również w tą lukę, że tak powiem, trafić, zapewnić rozwiązanie. Myślimy jeszcze o wielu innych dziedzinach medycyny, o psychiatrii, myślimy o rehabilitacji. Czyli taka kompleksowa platforma do tego, żeby można było się zbadać zdalnie, bez potrzeby pójścia do szpitala i co więcej, będzie można to zrobić bez kolejek. Oczywiście projekt jest komercyjny, więc trzeba będzie za to zapłacić, ale to jest jakby oferta skierowana do osób, które chcą mieć coś szybko, łatwo, bez konieczności pójścia do szpitala czy do lekarza, no i bezpiecznie, tylko oczywiście tak, trzeba będzie za to zapłacić. I tutaj płynnie chciałbym przejść do tego, jakie macie Państwo prognozy finansowe na 2021 rok. Kiedy uważa Pan, że spółka będzie mogła być już rentowna i będzie mogła zarabiać? Tak jak powiedziałem, w tej chwili ruszamy z rozwiązaniem diagnostycznym w bezdechu sennym w dwóch modelach skierowanych do pojedynczy lekarzy i do placówek. Przygotowujemy rozwiązanie leczenie, tak zwany EPAP w bezdechu sennym. Przygotowujemy rozwiązanie monitoring pacjentów z POHP czy również COVID i będziemy to stopniowo wdrażali. W tym momencie uczestniczymy również w wirtualnych targach Medica 2020. Są największe targi dotyczące sprzętu medycznego i muszę powiedzieć, że nasza oferta cieszy się tam powodzeniem. Targi zaczęły się w poniedziałek i już po poniedziałku mieliśmy 16 zapytań ze strony różnych podmiotów zainteresowanych naszym rozwiązaniem. Chcemy rozwijać stopniowo naszą sprzedaż. Jeśli chodzi o tak zwany break-even point, kiedy zaczniemy być rentowni, planujemy to na trzeci kwartał roku 2021. Czyli bardzo szybko tak naprawdę, jeżeli chodzi o spółkę, która no, zaczyna swój rozwój i dużą ekspansję. Mówi Pan o targach, rozumiem, że to są targi międzynarodowe i planujecie Państwo nie tylko być obecni w Polsce, ale również rozwijać się na inne kraje.
Jakie to, mogą być, tak. jakie to mogą być kraje? Czy to będzie zależne od tego, gdzie uda się Państwu nawiązać kontakty biznesowe? Czy są takie kraje, na które Pan patrzy no, z taką większą nadzieją, bo zna Pan te rynki? Znaczy, ja posiadam mnóstwo kontaktów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach Unii Europejskiej, dlatego że zarządzałem klastrem firmy Alvogen dedykowanym do Unii Europejskiej, więc naturalnie upatrujemy tam klientów, ale mamy zapytania w tej chwili Francja, Hiszpania, Bułgaria, Ukraina. Rozmawiamy z firmą Singapuru, która oferuje wejście na wiele krajów Azji. Myślimy o krajach arabskich, gdzie mężczyźni i otyłość, no jest to dość znany problem, a co za tym idzie bezdech. Więc nie stawiamy sobie jakichś, nie wiem, ograniczeń terytorialnych czy geograficznych, bardziej myślimy o warunkach biznesowych czy komercyjnych. Wracając do tego, czy jesteśmy na samym początku, tak, firma powstała niedawno, natomiast przed jakby założeniem firmy, ukonstytuowaniem tego w KRS-ie prowadziliśmy mnóstwo jakby badań rynkowych. Rozmawialiśmy z lekarzami na temat proponowanych rozwiązań, rozmawialiśmy z reprezentantami medycznymi, rozmawialiśmy z autorytetami medycznymi na temat właśnie proponowanych rozwiązań i na temat sposobów dotarcia promocyjnego. I nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem i jest uważana za atrakcyjną. Dlatego to przekłada się na nasze plany biznesowe szybkiego wzrostu. A możemy teraz powiedzieć tak dla pacjentów, dla naszych widzów, jeżeli chcieliby przebadać się, wróćmy do tego bezdechu sennego, tak? W jaki sposób mogą się z Państwem skontaktować? Czy może Pan zdradzić, jakie są ceny takich usług? My uważamy, że jeśli chcemy zainteresować diagnozowaniem bezdechu sennego społeczeństwo, to musimy zacząć od edukacji lekarzy. Tutaj najważniejszą grupą wydają się lekarze rodzinni, dlatego że spotykają się z największą grupą pacjentów, a wśród tych pacjentów kryją się, tak jak mówiłem, 2 600 000 ocenia się w większości niezdiagnozowanych pacjentów z bezdechem sennym. Chcemy tych lekarzy rodzinnych edukować na temat bezdechu i możliwych rozwiązań. W tym momencie w przyszłości chcemy edukować na temat innych rozwiązań telemedycznych oferowanych przez firmę HealthNomic. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, jednym z najprężniej działających w Polsce. Wspólnie z nimi przygotowujemy multimedialny kurs edukacyjny dla lekarzy. W kursie będzie można zdobyć całą potrzebną wiedzę do diagnozowania, leczenia pacjentów z bezdechem sennym. Kurs zakończy się certyfikatem towarzystwa, będzie można również zdobyć punkty edukacyjne. Czyli pierwsza ścieżka to jest trafienie do swojego lekarza rodzinnego i lekarz rodzinny powinien zwrócić uwagę, czy występuje bezdech, czy nie. W przyszłości chcemy również docierać bezpośrednio z naszą ofertą do pacjentów. Natomiast chcemy, żeby to było, odbywało się jakby etapami. W pierwszym etapie edukujemy środowisko medyczne, lekarzy, a w drugim kierujemy się do pacjentów. Jak długa myśli Pan, że będzie to ścieżka, żeby wyedukować lekarzy, żeby oni chcieli wysyłać pacjentów na takie diagnozy, czy chcieliby, żeby ta diagnoza przychodziła do pacjenta? Czy to jest tak, że lekarz rodzinny rzeczywiście w tym czasie będzie, no w tym trudnym czasie będzie chciał badać tego typu rzeczy jak bezdech senny? Znaczy, no COVID oczywiście jest największym problemem, nie będzie trwał wiecznie. COVID też myślę, że przykrywa bardzo wiele problemów typu choroby krążenia, choroby nowotworowe. Nawet wielu ekspertów uważa, że straty ponoszone przez społeczeństwo z tego powodu są porównywalne ze stratami z powodu COVID-a.
w sensie takim, że pacjenci się nie leczą albo nie diagnozują. Więc myślę, że powrót do diagnostyki chorób układu krążenia, a tutaj bezdech senny jest ściśle powiązany z konsekwencjami dla układu krążenia, no nastąpi. I lekarze medycyny rodzinnej będą chcieli zająć się tym schorzeniem, zresztą nie tylko medycyny rodzinnej. Generalnie wydaje nam się, jesteśmy pewni z rozmów z towarzystwem, z panią prezes Towarzystwa Polskiej Medycyny Rodzinnej, uważam, że lekarze rodzinni są bardzo chłonni, otwarci, chcą się uczyć i poznawać nowe dziedziny, a zwłaszcza tak istotne. Może powiem w ten sposób, że ilość pacjentów z bezdechem jest porównywalna z ilością pacjentów, którzy mają cukrzycę typu drugiego. Więc to jest poważne schorzenie. Jeszcze jedno pytanie. Jako że oglądają nas głównie inwestorzy, to muszę zapytać również o to, czy wybieracie się Państwo na giełdę, a jeśli tak, to kiedy myśli Pan, że będziecie mogli być notowani? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o dokładność do miesiąca czy do kwartału, bardziej chodzi o rok. Nasze plany przewidują, że będziemy się starali wejść na giełdę New Connect w czwartym kwartale roku 2021. Czyli 2021. Dość... Okej, okay, czyli dość szybko tak naprawdę można powiedzieć. Ale tak jak mówimy, nie jesteśmy typowym startupem, który najpierw tworzy produkt, a później się zastanawia, co robić. My tworzymy produkty, ale od początku przewidujemy, jak będziemy je sprzedawali, w jakim modelu, czy będziemy je kierowali do lekarza, czy bezpośrednio do pacjenta, czy tak jak opowiadałem, najpierw do lekarza, a później do pacjenta. Zastanawiamy się, jak je sprzedać. Myślę, że to nas w ogóle wyróżnia. Mamy w ogóle plany rozwoju dla firmy HealthNomic. Oczywiście to jest rozwój własnych algorytmów i wchodzenie w nowe dziedziny, tam gdzie tylko można wykorzystać zdalną diagnostykę czy leczenie, ale również myślimy o poszukiwaniu rozwiązań na rynku, typu grupa naukowców wymyśliła jakieś rozwiązanie, może nawet dostała dotację z PARP-u czy NCBIR-u, ale nie wie, co dalej zrobić. My chcemy znajdować takie ciekawe rozwiązania i pomagać w komercjalizacji. Albo przyjmować takie rozwiązanie pod skrzydła HealthNomic, dogadując się oczywiście z tymi autorami tego rozwiązania, albo tworzyć spółki celowe, pomagać w komercjalizacji i wprowadzać je na giełdę. Czyli w przyszłości HealthNomic miałby stać się czymś w rodzaju akceleratora rozwoju rozwiązań telemedycznych. Czyli też taką spółką matką dla innych medycznych spółek, które będziecie Państwo wyszukiwać w Polsce, no i myślę, że też w tych krajach, do których będziecie, na które będziecie się rozwijać. Dokładnie tak. Mamy plan nie tylko na najbliższy rok, ale na, można powiedzieć, na wiele następnych lat. To jest też bardzo ważne. Dziękuję Panu bardzo za wizytę i rozmowę. No i mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy, jak już będzie przeprowadzana jakaś emisja akcji HealthNomic. Bardzo czekam na ten moment. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję.